Już niedługo Polsat Boxing Night. Powiedz mi, kto ma większe szanse na wygraną? Tomasz Adamek czy Erik Molina? Szczerze mówiąc, to na chwilę obecną bym dawał po 50% szans. Bardzo mnie w ogóle ten pojedynek interesuje, dlatego że jestem ciekaw, ile jeszcze tej walki zostało w Tomku Adamku. No i fajnie by było rzeczywiście, żeby on ten pojedynek wygrał, żeśmy jeszcze go mogli zobaczyć może pod koniec roku z jakimś innym zawodnikiem w Polsce. No ale nie widziałem przygotowań i jakby nie znam tych informacji zakulisowych, a one jednak są kluczowe, jeżeli chodzi o boks, i więc ja daję 50% szans na zwycięstwo obu stronom. A jakie są mocne strony Tomka Adamka, jak i Erika Moliny? Myślę, że zdecydowanie po stronie Moliny będzie młodość, jest trochę młodszy i myślę, że na pewno rozmiar jest większym zawodnikiem, trochę cięższy, trochę silniejszy, ma naprawdę silne uderzenie z prawej ręki i to taki w sumie jego największy atut. Teraz myślę, że ze strony Adamka mimo wszystko powinien być trochę szybszy od Moliny i na to liczę, jeżeli to ma być wyrównany pojedynek albo pojedynek do wygrania dla Adamka, to rzeczywiście musi być szybki, musi być swoimi kombinacjami i zmieniać, że tak powiem, płaszczyznę. No to co Adamek potrafi robić bardzo dobrze i to jest po prostu kwestia w jakiej formie będzie. Więc no jestem bardzo ciekaw, jak ta walka wypadnie i co pokaże Adamek. Na pewno będzie musiał być uważny, bo Molina ma uderzenie bardzo mocne z prawej ręki, a już w przeszłości było widać, że na tą prawą rękę Adamek czasami jest narażony i ten cios wchodzi. No zobaczymy już 2 kwietnia Polsat Boxing Night. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.